Okej, Jamaszka. Chyba już ostatni raz w takiej wersji turystycznej. Zaraz oczywiście dojdzie ogromny tankbag, który mi wszystko zasłoni. Już tutaj troszkę popakowane. No kufra niestety nie ma, czy niestety, stety, no. Brzydko by wyglądał, ale by się bardzo przydał na taki wyjazd, no ale ostatni raz chyba damy radę. Tak myślę, że ostatni, bo póki co pogoda jest mocno średnia, ale no i tak chyba pojedziemy. No trochę pada. Mam nadzieję, że wyjedziemy z tej pogody na trochę lepszą po drodze, a nie całą w deszczu, no ale kto wie jak to będzie. Miało być na motocyklu, więc jedziemy na motocyklu najwyżej. Najwyżej zmokniemy. A tak dodatkowo zmieniłem jeszcze te ciężarki na fabryczne, takie jak były, bo tamte wyglądają ładnie, ale poza tym, że wyglądają ładnie, to chyba jeździ się w nich trochę gorzej. Miałem wrażenie, że kierownica jest trochę mniej stabilna, więc testowo wróciłem do tych fabrycznych i myślę, że będzie lepiej. Zobaczymy. Nie śpi. Przecież nie śpi, dzisiaj się wyspałam. Jedziemy.
tam jak ten zjazd jaśnie po prawej stronie. Ja pierdolę. Tak to zlicie? Już nie mam siły. Kurwa, ile to jest 50 metrów? 500? Przecież, że... Panowie, tu nie, jeszcze 5 metrów. Dobrze. Dobra, chuj. Dobra, żeby nie zjechał. Dziękuję bardzo. To musi się koło kręcić. Powiem wam, że gówno niepogoda. Serio. Czego nie, nie będę mówił. Że co się stało? Ja nie, bo wczoraj jak to tam jechałem, to wydech miałeś niżej jak to. Widziałem, bo to mówię, za chuje, czy to będzie miało to. Ej, ale lipa. Sorry, że ci zjebałem, gdzie jest rano. Mam... No, wrócono, jeszcze tam z powrotu nic nie nagrywałem, bo mega dużo i tak materiału mam. No, chyba ostatni raz tak wygląda MTEK. Chyba ostatni raz, tak myślę i w sumie mam taką nadzieję. Jeśli w tym roku już nigdzie nie pojedziemy, no to w przyszłym mam nadzieję, że już na samym początku sezonu będę miał coś innego. Trochę wygodniejszego, bo jak widać trochę tych tras się zaczęło robić. No, a tutaj to tak ciężko, że tak powiem. Ile wyszło? 813,4 km. W 2 i trochę dnia po górkach. Fajnie, bo